Rozmawiamy z Maciejem Pałką, autorem najgorszego komiksu roku. Nie bałeś się, że ten tytuł może trochę mylić ludzi na początku? On nie myli. On nie myli. To jest jak najbardziej uprawniony tytuł. Biorę na klatę wszystkie negatywne recenzje po prostu. O czym właściwie jest najgorszy komik z roku od ciebie? To jest taki... Coś osobistego? Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam. zaraz, to tak sobie troszkę żartuję. Pośmiechujki. To znaczy, ludzie, którzy przeczytali ten komiks, często mówią mi, o czym on jest. I ja wtedy myślę sobie, wow, fajnie, że ktoś coś takiego widzi. Tam kolega powiedział, Popielecki na przykład, że to jest komiks o tym, że jak się chce, to można. Mm-hmm. A na przykład kolega bodaj właśnie Marceli Szpak powiedział, że to jest komiks o nim i o jego żonie. O. Czyli ten komiks to był szkicownik, w którym szukałem takiego jakiegoś fajnego stylu. Szukałem sposobu, żeby mi się fajniej rysowało, jakoś przyjemniej. O. I kilka lat temu, jak narysowałem początek tego komiksu, to spotkałem takiego artystę komiksowego, i nie tylko, z Izraela, Baza Kadmana. I Baz miał straszną zajawkę na Adventure Time. I ja jeszcze wtedy za bardzo nie wiedziałem, co to jest za fenomen, bo nie miałem, nie wiem, Cartoon Network. I Baz mnie zaczął przerzucać linkami prowadzącymi do stronek, do jakichś tumblerów, artystów, którzy właśnie przewinęli się przez produkcję Adventure Time, a była tam no, gromada cała rewelacyjnych rysowników różnych. I on mi pokazał to i ja powiedziałem wtedy wow, i ja mu pokazałem swój szkic do komiksu i on powiedział, stary, to jest zrobione, to jest gotowe. I mówi, patrz jak ktoś tam robi. I ja zobaczyłem wtedy, pomyślałem, wow, faktycznie. I troszeczkę zaczęła mi też ewoluować kreska, podejście do rysunku w jakimś zupełnie innym kierunku niż do tej pory. To bardzo mi otworzyło oczy w ogóle, więc zaczęły się jakieś takie eksperymenty, ale w ogóle tam nie było intencji eksperymentu. To były po prostu jakieś takie rysunki, anegdotki, historyjki, które no, nagle po 3 latach okazało się, bo ja to w ogóle robiłem w notesie, w takim zeszycie, ja go woziłem na konwenty, ludziom pokazywałem, część osób czytała cały ten komiks dużo wcześniej, już jak były te notatki, tak? Co ciekawe, to było już od razu było to jakby spójne pod kątem tego, że ten notes bardzo przypomina ten efekt końcowy. On jest 1:1, też twarde takie oprawy, więc tak ciekawy, w ciekawy sposób ten komiks powstał. Rzeczywiście bardzo, bardzo mi to była forma produkcji. Skoro już dużo ludzi miało wcześniej z nim do czynienia, no to teraz masz efekt finalny dla szerszą dystrybucję, dla szerszej publiki. Jak tak. się czujesz? No ja w ogóle jak rysowałem ten komiks, to nie myślałem w ogóle o publiczności, bo to był tylko taki pomysł, żeby... Jak rysowałem komiks do scenariusza Tomka Pstrągowskiego, jak schudnąć 30 kilo, to nie mogłem bardzo długo znaleźć jakby właściwego narzędzia, którym mam to zrobić. Skończyło się na tym, że ten komiks przerysowałem pierwszych 30 stron w ogóle na samym końcu, czego nie znoszę robić. Ja nigdy nie przerysowuję komiksów, co często w moich komiksach widać, bo są niespójne przez to, czy też w starszych komiksach. I potrzebowałem jakiegoś takiego poligonu doświadczalnego, żeby sobie wypracować styl do 30 kilo. I sobie bazgrałem te swoje historyjki właśnie w notesie. A skończyło się na tym, że jak już finalizowaliśmy sprawę z Wojtkiem Szotem, to powiedziałem mu, a wiesz, mam jeszcze drugie 100 stron komiksu. I on powiedział, okej, biorę. A ja mówię, no ale tak obierzesz, bez czytania? Tak. Ja jeszcze nie miałem skończonego tego komiksu wtedy. Jak właściwie twoja współpraca z Tomkiem tego komiksu się zaczęła? Ja Tomkowi napisałem, lubię jak piszesz.
fajnie by było, gdybyś może mi na tego napisał scenariusz. To było coś takiego, że przeczytałem historyjkę na blogu u Tomka. Historyjkę o tym, że to Tomek tak napisał, jakby taka to była anegdotka, że jego kobieta jego życia przysyła mu fotki na komórkę w trakcie, jak robi loda jego kumplowi. I ja nie wiedziałem wtedy, że to jest z Kikasa scena. Myślałem, że on to wymyślił i powiedziałem mu, zajebista historyjka, o taka z takim upokorzeniem jakimś, nie? I mówię, dajesz mi taką historyjkę, narysuję coś takiego. A on, no dobrze, mam pomysł na scenariusz, 100 stron. No i zaczęliśmy robić. Bardzo ciężko się pracowało. Taki filmik nakręciłem nawet, który na komiksofonie pokazywałem. Właśnie nasza współpraca. On codziennie do mnie pisał takie płaczliwe wiadomości. Miesiącami mieliśmy przestoje. To było bardzo depresyjne. Nie wiedziałem, że to skończymy tak naprawdę. Ale też jest inna sprawa, że Wojtek jest, inna sprawa, że Tomek jest z pokolenia takiego, że komiks się bierze i rysuje. Jest gotowy. A ja jestem z tego pokolenia, gdzie Gawronkiewicz rysował album w ciągu 10 lat na przykład. I wszyscy czekali na to, po prostu wiedzieli, że on kiedyś zrobi albo nie zrobi. Więc podejście Tomka, że on mówi, dlaczego nie rysujesz naszego komiksu? I on przez 3 lata codziennie pisze rano wiadomość, czeka na czacie, czy co z naszym komiksem? Macieju, czy ty mnie olewasz? I tak dalej. To w pewnym momencie było bardzo takie, no właśnie takie dołujące. I jak, co ciekawe, różnym kolegom z branży opowiadałem o tym, to wszyscy mówili, że Tomka pogięło zupełnie, o, przyszedł właśnie. I że pogięło go, że on nie czai bazy w ogóle, on nie wie z czym to się wiąże. Więc nikogo nie spotkałem, kto by się w ogóle z Tomkiem zgodził i powiedział, Tomek ma rację, że cię tak ciśnie. No jedyną taką osobą była moja żona, która powiedziała, weź temu Strągowi skończyć ten komiks robić, masz tu siedzieć i go rysować. I usiadłem i skończyłem, no. Jak już złapałem kreskę właściwą, to już poszło migiem, prawda Tomku? Jak już podsyłałem ci codziennie planszę, to już było okej. Tak, to nie do końca tak wyglądało, to jeszcze trwało 10 miesięcy, od kiedy on złapał tą kreskę. Ale efekt już jest, komiks jest gotowy, tak. I jesteśmy zadowoleni, tak? Tak. Tak.